Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 3, werset 7, komentarz. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie. Wiedza w powyższym wierszu oznacza wiedzę zgromadzoną na podstawie obserwacji. Tesaloniczanie mieli okazję przyjrzeć się Pawłowi i jego towarzyszom. Na ich przykładzie widzieli, jak powinni się zachowywać. Misjonarze ci nie żyli nieporządnie. Wręcz przeciwnie, byli wzorem, za którym Tesaloniczanie mogli śmiało podążać. Wezwanie zawarte w powyższym wersecie nie jest jakimś niezobowiązującym zaleceniem. Wyrażenie należy wskazuje na konieczność, zasadniczy obowiązek. Naśladować oznacza postępować w ten sam sposób. Paweł nie przedstawia tutaj kodeksu ze wszystkimi możliwymi nakazami i zakazami, lecz podaje siebie samego za wzorzec dla Tesaloniczan. Również i w pierwszym liście, choć w innym kontekście, apostoł wspomniał o tym, że stali się jego naśladowcami, a co za tym idzie, również naśladowcami Pana. Rozdział 1, werset 6, pierwszego listu do Tesaloniczan. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana. I przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Udzielił im zatem praktycznej lekcji co do ich poglądu. Kto go naśladował? Naśladował kogoś, kto bezkompromisowo podążał za Chrystusem. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. 1 Koryntian 11:1. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Zwłaszcza w drugim rozdziale swojego pierwszego listu Paweł opisał, w jak przykładny sposób zachowywał się pośród Tesaloniczan. Jego zachowanie nie było nieporządne, lecz zawsze zgadzało się z pouczeniami, które im przedstawił. Kto z nas mógłby powiedzieć coś takiego o sobie?